rzeczy zmienialiśmy. Nagrywałem, później znowu zmiana, nie takie brzmienie. Więc zmieszczenie na dwóch płytach kwintesencji tego, co tam jest zawarte, było bardzo trudne. Olbrzymia produkcja, wiele instrumentów użytych do produkcji. Sam gram na kilkunastu. Fajnie, że miałem już taką bogatą kolekcję instrumentów pochodzących z tamtych czasów i na nich grałem, że nie musiałem się silić na jakieś sztuczne wysamplowywanie dźwięków drewnianych, orientalnych, bo podejrzewam, że nie zaakceptowałbym tego. Ta płyta ma brzmieć organicznie, żywo, praktycznie no, surowo, tak jak z tamtych czasów. Nowością w aranżacji jest użycie żywej perkusji do brzmień, do utworów orkiestralnych.